Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Słubickie Łąki. Dziś mamy 7 dzień stycznia 2015 roku. Wreszcie prawdziwa zima, sypie śnieżek. Ach, super, super, super. Pięknie się na tych kikach zasuwa i jest naprawdę cudownie. Troszkę tej zimy potrzeba, niech troszkę popada, niech troszkę pomrozi. Dzisiaj na Kikowym Szlaku kilka słów na temat, czy wiesz, co masz. Chciałbym się Ciebie dzisiaj zapytać, czy na pewno wiesz, co masz w swoich rękach? Czy zdajesz sobie sprawę, jak potężne narzędzie, jak niesamowite narzędzie, jak wielką szansę masz w swoich rękach na to, żeby zabezpieczyć się przed wszelkimi niespodziewanymi, nieprzewidywalnymi gdzieś tam sytuacjami? Czy zdajesz sobie z tego sprawę? Bo wielu ludzi żyje dniem dzisiejszym, chodzi do swojej pracy, opiekuje się swoimi dziećmi i wszystko się pięknie toczy, dopóki nic się gdzieś nie wydarza, ale często pojawiają się sytuacje nagłe, niespodziewane. Naraz ktoś traci pracę, mąż czy żona, okazuje się, że cały budżet domowy zaczyna się chwiać, okazuje się, że czasami pojawiają się jakieś problemy losowe, nagłe, prawda? Potrzeby wielkich wydatków. Wiele różnych sytuacji, które życie niesie, a na które można być zabezpieczonym, które można, do których można podchodzić spokojnie, z pewnością, bez stresu, bez nerwów, jeżeli mamy świadomość tego, co mamy w swoich rękach. Masz marketing sieciowy. Masz w swoich rękach marketing sieciowy. I teraz pytanie, czy jesteś w marketingu sieciowym? Czy tak naprawdę działasz? Czy rozwijasz swój biznes marketingu sieciowego? Chciałbym, żeby sobie dzisiaj tak uświadomił, czy uświadomiła to, to niezwykłe narzędzie, które masz w swoich rękach, które pozwala Ci oprócz pracy, do której chodzisz, oprócz tego, co robisz dzisiaj, budować swoje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, coś bezcennego. Bezpieczeństwo na wypadek różnych sytuacji, które się w życiu wydarzają. Jak mówię, utraty pracy, wypadków losowych, przeróżnych rzeczy. Ludzie często tak mówią od niechcenia, ale co, jakby się coś wydarzyło, to jest ubezpieczenie, tam płacę, składki i tak dalej. Hola, hola, na ile, jak długo? Kto się zajmie, odpukać, gdyby cokolwiek się stało dziećmi? Kto się zajmie drugą stroną, drugą połową? A jak sobie poradzisz, kiedy mówię, pojawiłoby się zwolnienie z pracy i jednej strony, czy drugiej strony? Ciężko znaleźć dzisiaj coś kolejnego, czy ten dyskomfort związany z poszukiwaniem czegoś kolejnego. Jeżeli dzisiaj jesteś świadom, czy świadoma tego, że chcesz budować biznes. Ja nie mówię tutaj o biznesie na wielką skalę, ja nie mówię tutaj o budowaniu marketingu sieciowego, który ma przynieść fortunę potężną, który ma przynieść potężne, przepotężne pieniądze, bo to rzeczywiście wymaga wkładu czasowego, wymaga zaangażowania, wymaga naprawdę wielkiego poświęcenia, jeżeli to ma być na potężną skalę. Mówię dzisiaj o budowaniu marketingu na taką skalę bezpieczeństwa, na taką skalę dodatkowego 1000 zł, 1500, 2, może 3000 zł. Co nie wymaga naprawdę wielkiego czasu, co wymaga od Ciebie troszkę w tygodniu, tych paru godzin, ale naprawdę rzetelnie włożonych, rzetelnie przepracowanych. Pomyśl o tym, czy wiesz, co masz w swoich rękach, czy zdajesz sobie z tego sprawę, jak fantastyczne narzędzie, jak fantastyczne rozwiązanie masz w swoich rękach i masz czas, ciągle masz czas, żeby można było zbudować nim na tyle solidny dochód, żeby czuć się absolutnie bezpiecznie w życiu, a wtedy umysł inaczej pracuje, inaczej się funkcjonuje. Pomyśl o tym. Takie moje dzisiaj hasło, bo często wpadamy w taką rutynę bycia. Jesteśmy, a dla wielu ludzi biznes staje się takim zajęciem hobbystycznym. Trochę produktu kupują, prawda, fajnie. A kogoś tam zasponsorują raz na 3 miesiące albo raz na pół roku. No i w porządku, są, mówią, kiedyś tam coś będzie. Nie zdając sobie sprawy, że trzeba się jak najszybciej zabezpieczyć, że to jest narzędzie, które daje tą możliwość naprawdę bezpiecznego życia, bezpiecznego funkcjonowania, bo pozwala oprócz tego wszystkiego, co się robi, wypracować sobie dodatkowy dochód, mocny dochód, dochód pasywny, dochód, który będzie płynął bez względu na Twoją zdolność do pracy czy inne historie, gdyby się takowe wydarzyły. Wszystkiego dobrego, trzymaj się, do jutra, hej!